Dyżurny stanowiska kierowania w dniu 7 sierpnia otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w mieszkaniu na ulicy Bankowej 13. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Przed przyjazdem straży pożarnej dążyli wyważyć drzwi oraz sprawdzić mieszkanie zadymione na drugim piętrze. Po sprawdzeniu okazało się, że nikogo nie było w mieszkaniu, a przyczyną zadymienia pozostawiona potrawa na kuchence gazowej. W działaniach brało udział trzy zastępy JRG Dzierżoniów, policja oraz ratownictwa medycznego z Dzierżoniowa. Mieszkanie po przewietrzeniu zostało sprawdzone na obecność gazu niebezpiecznych i stwierdzono zagrożenie. Droga na czas działań była zamknięta w obu kierunkach.